Cześć, witajcie na kanale Grzesiek Opowiada. W tym odcinku opowiem kilka ciekawostek. Czy wiecie, że była więcej niż jedna firma dostarczająca DOSa? Nie tylko Microsoft, ale między innymi IBM, Novell i wiele, wiele innych. Sprawdźcie na Wikipedii. Ciekawostka numer dwa. Czy wiecie, że na minidiskach można było zapisywać nie tylko muzykę, ale również dane, a nawet filmy? Był standard MD Data, na który można było zapisywać właśnie dane i filmy. Były nawet urządzenia do komputerów. Ciekawostka numer 3. Czy wiecie, że karty CF mają swój odpowiednik w formie dysku twardego? I nie chodzi mi tu o to, że karta ta może zastąpić dysk twardy w retrokomputerze, ale o to, że istnieje rzeczywiście dysk twardy tej wielkości co karta CF i może być dużo większy niż on pojemności. Dla porównania pokażę tutaj różnicę 3,5-calowy dysk, 2,5-calowy dysk, no i karta MicroDrive, dysk 1,8 cala, jeśli dobrze kojarzę. Zobaczmy. Każdy kojarzy pewnie zwykłą dyskietkę 3,5-calową, a wiedzieliście, że były podobnej wielkości na dyskietki magnetooptyczne, które miały wielokrotnie większą pojemność, tak jak przedstawiona tutaj 230 MB i dokładnie taka sama wielkość, a zapis podobny jak na minidisku. Trochę grubszy. Na koniec ciekawostka trochę bonusowa innego rodzaju. Czy wiecie, że do niektórych pakietów oprogramowania producent dołączał certyfikat autentyczności i był on czasem nawet na czerpanym papierze? Dajcie znać, czy podobał Wam się tego typu odcinek, a tymczasem trzymajcie się. Cześć!